Zgłosiła się do nas pacjentka z uszkodzeniem stawu kolanowego z poczuciem niestabilności tego stawu. Ta niestabilność powodowała duże dolegliwości bólowe kolana. Na podstawie badania klinicznego, rozmowy oraz badań diagnostycznych, w tym rezonansu magnetycznego, stwierdziliśmy uszkodzenie wiadra krzowego przedniego wraz z uszkodzeniem łąkotki. Postanowiliśmy wykonać zabieg operacyjny polegający na rekonstrukcji tego więzadła, zszyciu łąkotki, aby zapobiec późniejszym zmianom zwyrodnieniowym oraz dać możliwość pacjentce uprawiania sportu. Operację rozpoczynamy od wykonania dwóch małych naciąć. Do stawu wprowadzana jest kamera artroskopowa. Dokładnie sprawdzane są wszystkie struktury kolana, takie jak więzadła, łąkotki czy chrząstka stawowa. Na tym etapie potwierdzona zostaje wcześniej postawiona diagnoza. Przystępujemy do oczyszczenia stawu kolanowego. Miejsce, w którym uszkodzona jest łąkotka, skrwawiamy. Ma to na celu przyspieszenie procesu gojenia po jej zszyciu. Łąkotkę stabilizujemy przy wykorzystaniu specjalnych zszywek. Przechodzimy do zasadniczej części zabiegu. Usuwamy uszkodzony fragment więzadła, pozostawiając jego kikut. Następnie wyznaczamy miejsca wiercenia kanału w kości udowej. Precyzyjnie mierzymy i wykonujemy pierwszy otwór, który posłuży do mocowania przeszczepu. Kolejnym etapem jest przygotowanie miejsca, w którym wykonany zostanie drugi kanał. Zaznaczamy punkt wiercenia, nie usuwając pozostałości zerwanego więzadła krzyżowego, tak aby dokładnie w tym samym miejscu powstał kanał piszczelowy. Po wywierceniu kanałów przeprowadzamy przez nie nitkę prowadzącą. Po tej nitce wprowadzamy wcześniej przygotowany przez drugiego lekarza przeszczep i stabilizujemy go. Upewniamy się, że przeszczep został poprowadzony prawidłowo poprzez sprawdzenie, czy możliwe jest pełne wyprost kolana. Operacją kończy założenie szwów oraz opatrunki. Warunkiem prawidłowo wykonania rekonstrukcji wiadra krzyżowego przedniego jest bardzo precyzyjne wyznaczenie miejsc wierceń oraz prawidłowe wykonanie kanałów, w których mocowany jest przeszczep. Jesteśmy po zabiegu operacyjnym. Pacjentka przebywa teraz w swoim pokoju. W dniu jutrzejszym rozpocznie rehabilitację. Wyjdzie ze szpitala po dwóch dobach. Kolejna wizyta w klinice po dwóch tygodniach celem usunięcia szwów. Pełen powrót do zdrowia, uprawiania sportu po 6 miesiącach.